Cześć, tu Monika z bloga Psycholog Pisze. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o eksperymencie amerykańskiego psychologa Miltona Rokicza o trzech Jezusach z Ypsilanti. W lipcu 1959 roku Milton Rokicz zamknął w jednym szpitalu psychiatrycznym trzech pacjentów, z których każdy cierpiał na schizofrenię paranoidalną i każdy z nich uważał się za Jezusa. Oczywisty paradoks tej sytuacji miał sprawić, że każdy z nich wyzdrowieje. W eksperymencie, który trwał aż 2 lata, wziął udział Clyde Benson, który w krótkim czasie pochował rodziców i żonę i popadł w alkoholizm. Joseph Kassel, niespełniony pisarz, który cały czas sądził, że ktoś chce go otruć. Oraz Leon Gabor, który po II wojnie światowej zamieszkał z fanatycznie religijną matką i zaczął słyszeć głosy. Jak możecie zauważyć, to bardzo ciekawe zestawienie pacjentów. Na początku eksperymentu wszystko szło zgodnie z planem. Badani dyskutowali, spierali się ze sobą, padały nawet takie słowa jak nie będę cię czcił, bo nie jesteś Jezusem, co dawało dosyć spore nadzieje na powodzenie eksperymentu Rokicza. Ale to tylko początki. Do głosu doszła racjonalizacja, co sprawiło, że było tylko ciekawiej. Benson doszedł do wniosku, że pozostali dwaj pacjenci są tak naprawdę martwi, a przemawiają przez nich roboty, jakieś maszyny, które znajdowały się w środku. Przez chwilę wydawało się, że Kassel zaczyna bardzo logicznie tłumaczyć to całe jezusowe zamieszanie. Uznał, że pozostali dwaj pacjenci są przecież w szpitalu psychiatrycznym, więc nie mogą być bogami i na pewno są szaleni. Natomiast Gabor uznał, iż jego towarzysze owszem są bogami, Jezusami, ale na pewno gorszymi od niego. A zatem całe to przedsięwzięcie, cały eksperyment można było uznać za fiasko, ponieważ przekonanie pacjentów co do ich osobowości, co do bycia Jezusami pozostało nienaruszone. Badanie trwało jeszcze kilka miesięcy, w których to Milton Rokicz próbował w jakikolwiek sposób wpłynąć na osoby badane. Manipulował rozmowami, prowokował dyskusje, jednak nie przyniosło to żadnego pozytywnego efektu. W sierpniu 1961 roku eksperyment został przerwany. Po 2 kolejnych latach Rokicz napisał książkę, w której dokładnie opisywał swoje zmagania z leczeniem trzech Jezusów. Różnie można taki eksperyment oceniać. Po około 20 latach badacz sam uznał, że jego eksperyment był nieetyczny i nie powinien był się odbyć. Czy słusznie? No cóż, psychologia pełna jest badań i eksperymentów, o których nie śniło się tak naprawdę ludziom. Wiele z nich mogło, czy było wręcz nieetycznych. A co Wy o tym sądzicie? Czy taki eksperyment był w porządku wobec osób badanych? Zapraszam do dzielenia się swoimi refleksjami i przemyśleniami w komentarzach pod filmikiem. I do zobaczenia w kolejnym odcinku.